Witajcie widzowie, jestem dzisiaj w firmie Kisiel. Przyjechałem odebrać voucher na pokaz nowego ciągnika, który został wylicytowany na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I będę coś tam, spróbuję im się przyjechać choć 10 metry. Dobry, witam panie Andrzeju. Dobry, witam. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i ten cel. My bardzo dużo pomagamy na chore dzieci, bo tak, do mnie też firmy się troszkę odzywają, że chcą też coś tam pozmieniać, tylko wiadomo, to musi iść sukcesywnie. Nie może być za rok czasu, że Bóg, ja pałacę, mama. No bo to nie o to chodzi, to wiadomo, tak samo firma nie powstała za rok, tylko parę lat. No tak, no bo tak jest, no. Jak coś budujemy, to nas cieszy, tak? Tak. Że rośniemy i czy mamy gdzieś sąsiadów, czy kogoś, możemy powiedzieć, zobacz, to jest ktoś, kto tak, to jest, ze mną się rósł, nie? Tak, to przykładało tak, jak na orkiestrę wystawiliście tak. I ten, ja zobaczyłem, no i co? To no dzięki wielkie, że aż tak daleka dostrzegł pan ten no właśnie, gest. No właśnie, aż tutaj, aż za Lublin. Tak, bo to jest, mieliśmy w kilku miejscach te... Ode mnie tutaj dojechać to jest ponad 300 km. No to tym to je... Ile pan jechał? Około 4 godzin jechaliśmy. Bo nie będziemy jechać 200 na godzinę, no bo wiadomo, no że teraz nie można. Mandaty drogie. Mandaty drogie, no. Zgadza się. Że tego traktora nie starczy na mandat. Nie, no chyba starczy. Za chwilę starczy. Pan mi wyjedzie chyba. To co? No, wygrał, prawie pan wylicytował. Nie? No wylicytowaliśmy. Także jeszcze raz ze strony firmy bardzo serdecznie dziękuję. To panie Andrzeju, oficjalnie przekazuję ten voucher tak. Na super test wielkiej mocy z głębi serca, a teraz zapraszam do zobaczenia pozostałych naszych produktów. No idziemy, bo ja wiem, jaki traktor ja chcę. A, no ja to już zaraz wybierzemy coś. Wybierzemy. No panie Andrzeju, nie wiem, czy nie będzie za mały troszeczkę ten traktorek dla pana, no, ten... jak pan po takie wielkie byki przyjeżdża no. Na gąsienicach. Ten... Ale to jest jeden z naszych najbardziej popularnych ciągników. Tu mamy tego najpopularniejszego, 100, bardzo popularny i ma fajną tą przekładnię bezstopniową. Koło dużo... kierownicy, tak przód, tył. Bez taka, użycia sprzęgła. Taka dźwigienka, tak? Tak jest, delikatnie wiem, sobie zmieniamy. Niby malutki traktorek, ale w sam raz dla kogoś, który potrzebuje komfortu zwinny. I sam pracuje. Zwinny. Dokładnie. Dla mnie troszkę niedużo, ale troszkę za mało. A jakie potrzeba w takim razie? Jakie no, tam o stoi. Tego? A widzi go. Tam już stoi. Już go znalazł. Upatrzony, on tak? Tutaj stoi. No to idziemy zobaczyć tego upatrzonego. Już upatrzony. Panie Andrzeju, czyli to jest ta Puma, sześciocylindrowy flagowiec nasz. No, troszkę za duży. Troszkę za duży. Za duży. To w końcu jaki, bo... 125. Tego, a Maksum. Maksum. Maksum, to jest bestia. Powiem panu, że wielu klientów tak naprawdę czeka, żeby... Taki ciągnik taki, no i ja mi się marzy też. No, 125. Tak. Tak jak mówiłem, z przednim tuzem, żeby wykorzystać zarówno obciążenie, tak, żeby rozłożyć lepiej masę, no i ewentualnie coś tam podpiąć, jakąś kosiarkę no, no na tak, przykład. Kosiarkę jakoś ten. No. Bardzo fajny produkt i tak od razu pan go wskazał. Od razu, no bo ja wiem czego ja chcę. Tak. No bo 150 za duży, a 70 koni za mało. To no. Jest najistotniejsze. Rolnik musi wiedzieć czego chce, bo tak. To musi spełnić jego wymagania. Bo musi on być wykorzystany, tak. A nie jak niektórzy kupują 200-konny i on tylko stoi i nie wiadomo nic dlaczego. Nie robi, tak? Nic nie robi, no Zgadza. Tak no. Co, proszę sobie idziemy się? A jak, a co będziemy się szczypać, tak? Ale to od razu do plutyk. To idziemy do Plutycz, tak? No pewnie, tam po drodze zatankujemy. O, to będzie. To jazda. Będzie pierwsza jazda. Ale ja za kierownicą ja nie pojadę. Dlaczego? Ja mam jechać za kierownicą do domu? No pewnie, że tak. Odpalamy chyba, nie? No. To odpalamy, teraz tak. Ale nie. Kluczykiem przekręcamy. Ale tutaj trzeba sprzęgło wciskać. Tak, czy... musimy sprzęgło. On nie ruszy, tak od razu. Nie, sam nie. A, bez bo naszej... mnie po prostu się inaczej. I pokazane kontrolki, a tutaj nic nie ma. Tu mamy kontrolki, wszystko na słupku, żeby nam było wygodnie, jak jest orka. Jesteśmy skierowani w pozycję. No bo tak. U mnie na kierownicę, a kierownica się opuściła. Tak jest, mamy tutaj regulację.
O, no bo ja troszkę im jeździłem, to mu się pytam. No tak. Co, odpalamy, i tak? I odpalamy. Gdzie się zapala? Czekamy jeszcze raz. A. To dwa razy, tak? Jeszcze musimy zapłonić. O! Nie? Wskazówki idą. Tak jest, wszystko nam się zatwierdza i jest, zaczynamy. Tak. Ja tutaj zamknę. A, tak, wygłoszę okno, żeby było ciszej. No to co, ruszamy tak, sprzęgło, nadajemy kierunek dźwignią. No ja wiem, że do góry, tak? Tak, leciutko do góry, leciutko. Ale to, do góry i do przodu. No bo ja od razu pcham. Tak jest, leciutko, żeby nie włączyć tutaj, przypadkowo i do góry. I już jest włączone. Włączone? Już włączyliśmy. To z powrotem? Wyświetlacz nam pokazał, że jedziemy do przodu i spuszczamy teraz sprzęgło i ruszamy. Nic więcej. No, jesteśmy jako na pełnym automacie, jedziemy do przodu. On, a nie włączą biegu, tak? On sam jedzie. Biegi już mamy włączone. Za no chwilę będziemy sobie przyłączać tu przyciskiem i to wszystko. Zaraz zobaczymy. Także nic nie będziemy... Będzie jechać? O, jeszcze ręczny. A, ręczny. No, uwaga. No. Już, i ruszamy. Tak? Puszczamy sprzęgło całkiem. Chcemy zmienić kierunek, naciskam przycisk. Ten? Ale jak kierunek? A, do tyłu, tak? Tak. Aha, rozumiem. Bo z tyłu nic nie ma. Ale bez sprzęgła i on nic... Bez sprzęgła nic nie się nie stało. Do przodu teraz możemy wrócić. No ale... Jak bez sprzęgła. I co, on nie zerwie? Nie. No faktycznie. Bo możemy też ustawić reakcję. Możemy na przykład go ustawić, żeby był agresywny. Na przykład ktoś, kto będzie miał jakieś górki, trudny teren na uwrociu, to on będzie chciał, żeby była pełna moc, nie? Zgoda, tak? Ale to jest wygoda. Bardzo. Przód, tył i on sam, tak. Ten. I jak chcemy zwiększyć prędkość, naciskamy na tego, żółwia. Na zająca i a, na zająca, odwrotnie. Tak odwrotnie, no zgoda. O, no tak jest. Od razu czuć. Tak. Płynnie możemy ustawić też w funkcji auto i ciągnik sam dobierze nam właściwe biegi. Tak? I jak chcemy przyspieszyć, to tak jak w samolocie, dociskamy dźwignię i dodajemy gaz. Volantem, jak to się mówi, tak? Volant, tak. Chyba, volant. Volantem, tak jest. O. Mamy dość niski bieg, to nie przyspiesza nie nam będę, i manewrujemy na placu, nie? Ale... Nie będę tak dawać gazu, bo wiadomo jak to na placu. Parkujemy sobie tutaj. Ładnie wjechać trzeba. No ładnie, bo tutaj sprawdzamy jakoś. Tak? O właśnie, i przy manewrach takich wolnych wtedy, trzeba sprzęgło, wtedy tak? Dobrze użyć sprzęgła. A, dlaczego? A. Bo nie ryzykujemy. Zaraz, jakie, tak jest. I sprzęgłem sobie już powoli manewrujemy przy parkowaniu. O. Tak jest. Jest zaparkowany. I neutralny przycisk. Nie, naciskamy tu N. No jak wrażenia z tego wymarzonego? To nie ma porównania. Nowy traktor do 30-letniego, to nie ma porównania. Ja przyzwyczajony do sprzęgła, a tu sprzęgła nie trzeba. Ale ile to jest zaoszczędzonej energii, prawda? Tak, tylko Bóg przycisnął i on pojechał, a nie wachluje tutaj, tam i nie wiadomo czego szukać. Ja tutaj pod ręką tylko. Idea jest, że trzymamy wszystko w jednym ręku. I cały czas patrzymy tam na zadanie, które jest no przed właśnie, nami. Do przodu. Albo do tyłu. Albo do tyłu, no wiadomo. To praca polega na tym. No, ale to jest wygoda, według mnie to jest wygoda. To idziemy do tego dużego. Idziemy do dużego. No to chodźmy. Choć dla mnie ten to jest duży, a nie mówiąc o tamtym. Właśnie to trzeba podebrać pod siebie, nie? Ten i tak, żeby to pasowało. Tak jest. O, moje Audi się trzyma. A operator ma ubezpieczenie? O, macha, że ma. A ile rocznie do zapłaty? 1000. O, to drogo. Ja polecam mubi.pl. Wejść
w aplikację mobi.pl i to teraz sprawdźmy, ile zaoszczędzisz na stronie mobi.pl. Wpisujemy model samochodu, rocznik, rodzaj paliwa, benzyna czy diesel. Wybieracie odpowiedni rodzaj silnika. Przebieg. Wpisujesz swoje dane osobowe. Po wpisaniu wszystkich potrzebnych informacji wyszukiwarka wyszuka Wam najtańszego ubezpieczenia samochodu. I pokazują się nowe oferty. Sprawdźcie, ile przepłacacie na ubezpieczeniu i zgarnijcie gwarantowane 150 zł w mobi.pl, korzystając z naszego linku. Idziemy do tego największego. No idziemy do tego. Jest, są emocje? Są, to jest potwór według mnie, to jest potwór. Potwór? No, bo gąsienice, żeby w wiosce zobaczyli gąsienice, to by oni nie wiedzieli, co to stoi. No, tego nie ukrywajmy. Że ten to jest ten potwór. Do jego weź jest troszkę wysoko. No, trzeba uważać, żeby nie spać na pewno. Żeby nie spać. No, to już nie wiem, czy tu nie podlegamy pod pracę wysokościową, nie? No, może być. No, bo nie ukrywajmy, 2 metry do góry jest. No. Około 2 metry do góry. Co, wsiadamy? No, wsiadamy, ale... Proszę. Ja nie, pierwszy, bo ja się boję. Pierwszy właściciel. Nie. Wchodzi. Ja? Wchodzi pan. Pewnie, że tak. Nie wolno, dla odważnych świat należy. Klameczka na dole. O. Ładnie tam. Się otwiera jak w Mercedesie najwyższej klasy. No, to jest ciągnik najwyższej klasy. No, to wyposażenie też tutaj jest na maksymalne. I tak jak mówiłem, i mamy... Tak jest, mamy na słupku, mamy monitor główny od zarządzania, głównie GPS-em. To, panie Andrzeju, odpalamy traktor. Podobnie jak w tym mniejszym. Jest kluczyk dołu, troszkę niżej. Bo tam było ten sprzęgło, tak? No, jeszcze raz, bo musi być pełen zapłon. Bo tutaj strzeliło, coś było słychać. To jest... Tak. No, nie do końca jest przekręcona. Bo... O, zapaliło się. Tutaj też, tak? Tak, czekamy, aż czytają się wszystkie funkcje. Tak? Jeden monitor, ten na słupku, tak jak wcześniej, do zarządzania silnikiem i pracą, a kolejny do głównie GPS-u i programowania funkcji. No a teraz jak chcę internet, to jak to działa, to z komórki? Mamy podłączenie, to jest tak zwany EFS Connect, czyli on pokazuje nam lokalizację. Zdalnie z firmy możemy wykonać jakieś zadanie, czyli chce pan zmienić parametry albo sprawdzić, coś się stało, wyświetlił się jakiś błąd, to nasz operator będzie to widział. Aha, coś takiego. Tak jest. I to jest taka wizualizacja, gdzie znajdujemy się, czy jedziemy, czy poruszamy się, jaką część pola zrobiliśmy. I jak byłbym na polu i zaczepiona jakaś maszyna z tyłu, tak jest. To tutaj pokazuje. Tak, ona się skomunikuje z ciągnikiem i pokaże nam się, wyświetli jej funkcje, tak samo będą obsługiwane przez monitor. To jest dobre, bo nie muszę do tyłu się oglądać. Tak jest. Tylko jadę sobie, patrzę i widać. Dokładnie. Bo planuję sobie pola, na przykład przejazdy. Tak, żeby na przykład nie robić ostrych skrętów, mogę sobie zaplanować, że jedzie jakimś odstępem zaplanowaną ścieżką. No a teraz jakim przyszłoby się orać, on szerokie gąsienice ma, to jak on ten w bruzdach tych się mieści? Bo to mnie też ciekawi. Tego typu ciągniki jadą w systemie on-land, czyli na caliźnie. Pług jedzie. A co to jest online? On-land to jest rozwiązanie, tak po polsku mówiąc, na caliźnie, czyli ciągnik i pług jedzie na caliźnie. Podobnie jak pług, czasami były konne, jedzie po caliźnie, prawda? Nie jedzie nam w bruździe. Jedzie cały pług jedzie w bruździe, mamy GPS, który nam mierzy do pierwszego przejazdu, jaka jest nasza poprawna pozycja. Coś takiego. W ogóle nie wjeżdżamy w bruzdę. Nie? No ale też zależy, jakie pługi z tyłu zaczepione, no bo ja jak kupiłem Ursusa, tego mega dużego, trójkami nie dałem rady orać, bo co, nie dorzucał skiby pierwszej, jest za daleko przesunięte. Tak, dlatego to planujemy sobie na... Tak, trzeba dobrać, przykładowo trzeba dobrać traktor i dobrać pod jego maszyny. Tak jest, bo każdy profesjonalny rolnik dobiera do swoich, nie to, że możliwości, potrzeb, bo
bo wiadomo, teraz banki każdemu dadzą kredyt, ale trzeba mieć... Bardzo częsty błąd, za szerokie koło w ciągniku. Zgoda, i bo ja wiem... już nie może... Tak, bo u mnie ta historia była w dużym Ursusie. Jak zaczepiłem od 60 trójki, to ze mnie sąsiedzi się śmieli. 60 ładnie orałeś, a kupiłeś duży traktor i nie umiesz orać. Ale tak było. Tak ale było to wynika z technicznego doboru. Tak. Muszą być odpowiednie maszyny do odpowiedniego traktora. Tak jest. Tak no jest. I tak, Także ja zawsze mówię, że nie oceniamy rolnika po wielkości, tylko po tym, jak on dobiera maszyny jak do swojej działalności. Zgoda. To co, odpalamy? No, trzeba ruszyć. Siedzenia troszkę sobie przesuniemy. Do przodu. Nie jest za wysoko, dopompujemy. No to i pompkę ma? A jak, no musimy mieć. Wentylujemy czy grzejemy? A nie jest zimno. Tak? Jeszcze ten, jeszcze. No to co, to startujemy w takim razie, no. Odpalamy. A to na raz, tak? I teraz, tak jak tam było, tak? Tak, zasada działania jest taka sama, tylko zaraz jeszcze musimy bieg ręczny. Najpierw musimy zrzucić z biegu, tak był parking, wyłączyliśmy, nadajemy kierunek, tylko jeszcze bieg chcę sprawdzić, żebyśmy nie mieli jakiegoś okręgu. No tak, żeby nie było zbyt wysoko. No i załączamy. Do góry, tak? Tak jest. I ze sprzęgła ruszamy. Puszczamy. A, tak, mamy nadany kierunek, jesteśmy gotowi. Puszczamy sprzęgło i jedziemy. Kurde. Dobra, złamany. Bo jak chciałem to właśnie... Ale tam, on nie skręcają koła, tylko się łamie. No tak? Właśnie. Ale im byłoby trudno się nauczyć. Ale gdzie on? Bo on nie przód skręca, tylko tył. Tylko łamie się w środku. No właśnie. Nie? Trzeba pamiętać o tym, nie? Ale to jest... No. Ale cała droga byłaby droga byłaby. Cała droga. Musimy wszystko sprawdzić i obserwujemy, tak? Żeby się przyzwyczaić. Dobrze jest sobie też wyregulować siedzenie, dać tam odpowiednią wysokość. I tu mamy jeszcze takie handbary, że jak na motocyklu, jak na Harley'u. Można rozłożyć nogi na szeroko. Co, jak na Harley'u, tak? No, te handbary, jak już się nazywa, że... Komfort mieć, od nich nogi odpoczywają. Nogi wyciągnięte i pojechali w pole. Co, włączamy jakiś przebieg, bo tak... No tutaj mamy bez sprzęgła, bez sprzęgła. Aha, bez. Tylko patrzymy i tam na komputerze pokazuje. Pokazuje nam, który bieg mamy. Zaraz. Ja wcisnę. Tak, i przeskoczy. Nawet pokazuje, ile kilometrów jedziemy. Tak. Nie jest to zawrotna prędkość. Nie, no tak, no bo tutaj nie ma gdzie nam się rozpędzać. Jakie wrażenia? No, to jest przeżycie, że mała głowa takim traktorem na gąsienicach. Ale jednym palcem, prawda? Jednym palcem. To jest znając życie, pierwsza jazda i ostatnia takim potworem.
To co? To ja dziękuję za taką miłą jazdę takim traktorem, bo to jest ogromne wrażenie. Wsiąść się z mego traktora do takiego, to jest niebo, ziemia. To jest niebo, ziemia. No, to nie ma porównania. Ja cieszę się, że mogłem ci zrobić tą przyjemność, że zainwestowałeś w te dzieciaki. W dzieci, tak. Bo... I cieszę się, że mogłem ci się w ten sposób od nich odwdzięczyć. Tak, przynajmniej zobaczyłem, jak to wygląda, jakie to pieniądze kosztuje, jakie ten pojeździłem. No bo wiadomo, to jest przeżycie ogromne. No, no ważne, że przyjechałem, chore dzieci wsparłem i przykładowo i kółko się zamknęło, bo dzieci tak. dostały pieniądze, ja jakieś wrażenie mam, że pojeździłem. No i tak powinno być tak. Jeden drugiemu coś powinien pomóc. Dokładnie, stara no, taka tradycja jakby, tak, no bo, jak na wsi, tak? Jeden, bo, drugiemu, no, powinien jeden drugiemu powinien pomóc. No, dzięki temu takie, rośniemy i razem tak, możemy no bo więcej. Tak powinno być. I tam na chore dzieci, tam przykładowo tutaj coś tamten i tak powinno być. No. Zgadza się. Według mnie. A według mnie tak samo. No właśnie i pasuje. To dzięki jeszcze raz za wszystko i za przyjazd. No tak. I no. mam nadzieję, że spełniłem chociaż trochę twoje marzenie. Nie trochę, tylko ogromne marzenie. bo mi się marzy tamten traktor, 125 koni. To super. To no. coś musimy, coś muszę wymyślić. Coś pomyślimy, coś pomyślimy. Dobra. Dzięki. No. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału Gienek i Andrzej, do postawienia łapek. Drodzy widzowie naszego kanału, jeśli macie jakiś ciekawy traktor czy jakąś maszynę do pokazania, zapraszam do pisania na mego maila lub w komentarzach, czy chcielibyście nagrać ze mną odcinek na mój kanał.